Hejka. Nie odzywałam się do was 2 tygodnie. I przyszedł moment, że nagram Back to School, takie opóźnione. Ale nie nagram z powodu tego, że w końcu mam coś. Czemu ja tak szeptam? Dobra, mam nowy plecak. I teraz mogę w końcu nagrać Back to School. Ogólnie już dzisiaj byłam w nim w szkole, bo wczoraj nie miałam czasu nagrywać, więc jak widać, oto jest mój nowy plecak. Jest to plecak z Sinseya. Kosztował ogólnie tyle, jakby ktoś chciał wiedzieć, więc taka sobie cena. Jest to plecak, który nie ma zamków. Jest jedynie zamek tutaj w bocznej kieszeni, w której ogólnie znajduje się coś, czego mogę wam pokazać. Płyn do dezynfekcji. Typowy mój szkolny plecak. Słuchawki. Lusterko. Co jeszcze? Perfum. MP4. Pudełko na okulary, w którym jest chusteczka do okularów i moja legitymacja szkolna i ogólnie moje dokumenty i takie tam pierdołki. W sumie to mogę wam tyle pokazać, bo tam są już moje dane i takie. Z taką mam legitkę, wyglądam na niej obrzydliwie. Teraz to wszystko pochowam i przejdziemy dalej do mojego plecaka. Pokażę wam go dokładnie, potem przejdziemy do zeszytów i nawet w tym roku pokażę moje podręczniki, bo sama je kupiłam. Czyli w sumie no, kupowaliśmy podręczniki, bo jestem w liceum, w pierwszej klasie liceum. Więc brzmi interesuje. No to w ogóle plecak się prezentuje tak. Ma takie zapięcia i jak je odepniemy, to tutaj jeszcze jest takie zapięcie na taki guzik, żeby było łatwiej. Plecak ogólnie cały jest zaciskany na sznurek dodatkowego bezpieczeństwa. Plecak w środku prezentuje się tak. Tutaj jest kieszonka z zamkiem, w której zaraz wam powiem, co mam, bo wiem, że coś tam mam. Co ja tu mam? Klucze, taką książeczkę z karteczkami. To jest inna rzecz, którą kupiłam chyba w Pepco, ona jest. O, 3-4 zł. Takie karteczki do zaznaczenia. Kalkulator na matmy, bo musimy mieć. To jest cyrkiel? A, to jest cyrkiel, nie kontomierz, Jezus Maria. Cyrkiel. Klucze. No i ogólnie tu w plecaku jeszcze jak mamy taki plecak. Tak. To tu jest jeszcze taka przegroda na laptop, ale ja tam trzymam podręczniki. No i wielka przegroda na zeszyty, piórnik i takie pierdołki. Ja zaraz pozapinam. Plecak sam w sobie wydaje się mały na pierwszy rzut oka, ale jak zaczniesz się do niego pakować, to serio jest spoko. Tak wygląda z tyłu, takie ma szelki. No i tutaj jeszcze ma jedno wejście na wodę. Albo ma parasol, nie wiem, co tam lubicie. No. No i drugą taką przegródkę, więc ma dwie takie przegródki. I w sumie to jest cały mój plecak. Przechodząc dalej do mojego Back to School, znajduje się taki piórnik w takim wzorze, tak jakby wężowym, ale nie wężowym. Taki czarno-biały piórnik ze złotym zamkiem. Co mam w środku piórnika? W środku piórnika mam właśnie rzeczy, które lubią wylatywać. Ale pierwszą rzeczą, którą mam, to są neonowe. Albo też trochę neonowe, trochę pudrawe, bo to są zwykłe takie dźwiękopisy z Bika. 5 kolorów. Jest ok. Zwykłe zakreślacze. No to nie są cienkopisy. Czemu ja powiedziałam cienkopisy?
Mi się wydaje, że pojedziemy się głupić, ale dobra, nieważne. Kolejną rzeczą jest taki zielony długopis. Tak, to kupiłam w Lidlu. Czemu ja nie umiem powiedzieć Lidl? Skoro mam Lidl przy szkole. Nie no, super, nie? Taki zielony długopis. Też jest z Lidla, ale on był w zestawie z długą linijką 30-centymetrową, z zeszytem i z taką teczką, choć to nie teczka, ja tego nie używam jako teczka. Nie wiem, ale myślę, że zacznę używać jako teczka, bo ona więcej rzeczy zmieści. Więc tak to wygląda. Posiadam jeszcze dwa czarne, zwykłe takie długopisy. One są z zeszłego roku w sumie, nie pisałam nimi tak za dużo, bo one były bardziej kupione pod egzamin, a jak już pisałam, to pisałam niebieskim, więc niebieski już jest wyużyty, nawet już go nie ma, jest w śmietniku, bo się zużył. Ale te czarne dwa są okej. Okay. Ten też pisze na czarno, ale on pisze, na pewno nie pisze na niebiesko, bo bym to widziała. Na pewno nie pisze na czarno. Ani na granatowo. On pisze tak coś pomiędzy czarnym a granatowym. Coś takiego, takie granatowe pomieszane z czarnym. Coś takiego. Więc dziwna sprawa, ale lubię nim pisać, bo fajnie cienko pisze, więc fajna sprawa. Kolejną rzeczą są rzecz, którą mam już 2 lata. Iż mi jeszcze się nie wyużyły. Są to cienkopisy z Pepco. Te cienkopisy z Pepco kupiłam 2 lata temu. One były w pudełkach. Teraz już ich nie ma. Bo chciałam w tym roku kupić sobie drugie na zapas. Jedyne w tych cienkopisach, co mi się wyużyło, to był kolor czarny. Więc zakupiłam sobie w Auchanie, nie wiem. Możecie mi pisać na priv, gdziekolwiek, na insta, tak jak ja w opisie, bo YouTube zablokował mi komentarze. Więc nie komentuję. Możecie mi pisać, jak wy mówicie, czy Auchan, czy Auchan, nie wiem. Ja sama nie wiem, jak na ten sklep mówić. Ja mówię Auchan, więc kupiłam sobie taki jeden długopis, cienkopis w Auchanie. Na sztuki, fajna sprawa, bo jeżeli się na przykład wszystkie piszą z powodu zdalnych, bo tak za bardzo ich nie używałam, no to po co mam kupować cały zestaw nowych cienkopisów, skoro mogę sobie to kupić tylko te, które mi się wyużyły, więc fajna sprawa. Kolejną rzeczą jest klej, który odkryłam ostatnio, że on już chyba wyschnął, bo on się zachowuje jak taka guma, ale klej. Jeszcze mi skleił jedną kartkę, więc jest okej. Kolejny mam taki zielony ołówek, on jest z tego zestawu, co mówiłam, z tymi zielonymi rzeczmi. I mam ołówek, który po kilku dniach w szkole ogólnie był zwykły, taki ekologiczny. Po kilku dniach w szkole wygląda właśnie tak. Ale jest okej, bo robię to na przerwach, bo mi się nudzi na przerwach. Więc jest jakieś zajęcie. Kolejną rzeczą jest gumka, która też była w zestawie, ale ona po kilku dniach w szkole, jak widzicie, jest pomalowana. A, to jest mój numerek z dziennika, ja jestem 6 teraz. Są mam jeszcze w pierniku pendrive i taką temperówkę mini do tych ołówków. Więc tak się prezentuje mój piórnik, co tak mniej więcej się w nim znajduje. Mniej więcej, bo to jest w sumie wszystko, czyli wszystko, co znajduje się w tym piórniku. Co jest kolejną sprawą? Kolejną sprawą są moje zeszyty, ale to zaraz do nich wrócimy, więc póki ja próbuję zapiąć piórnik, to coś mi się źle w nim poukładało i póki będę wyjmować zeszyty, to zostawcie łapkę i subskrypcję, jeśli wytrwaliście do momentu tego filmu, aby zrobiło mi się przyjemnie. I nie przedłużając, wyjmujemy zeszyty. Ogólnie to już mam zeszyty do wszystkiego, bo jeszcze kilka... Na początku roku nie miałam zeszytów do wszystkiego, ale teraz już są. I mamy zeszyty
jeden do wszystkiego, nie mam zeszytów zapasowych, więc jak to uznałam, zeszyt zapasowy kupię, jak mi się skończy. Bo nie wiadomo, czy na zdalnie nie pójdziemy, na zdalnych to większość notatek polega na tym, że na czym polegają? Dwie regułki, resztę powiedzą na lekcji, więc nie wiem jeszcze, jak to będzie teraz w liceum wyglądać, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie zdalnych, bo nie mam na nie ochoty. A to mam tak, zeszyty ekipy. Tak. Takie mam zeszyty. Nie komentujcie, ładne są te okładki, tak? Są śliczne. Tylko te napisy mogliby sobie tak jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć. Odpuścić, o. Odpuścić, to wtedy te zeszyty wyglądałyby jeszcze lepiej. Ale są ok. Są to zeszyty z Herlika. To jest mój zeszyt do biologii. Kolejnym zeszytem jest kolejny zeszyt 60-kartkowy. Ja mam 60-kartkowy, bo uznaję, że są ok, tak? Zeszyt to jest zeszyt do fizyki. Ma taką okładkę. Mój zeszyt do polskiego to jest ten zeszyt, który był w tym zestawie zielonym. I jest to taki zwykły zeszyt w linie. Jak już widzicie, mam w nim sporo zapisane. Bardzo sporo. Więc taki zwykły zeszyt. Kolejnym zeszytem jest zeszyt do niemieckiego. To jest jeden z moich ulubionych rodzajów tej okładki. Bo jest taki zabawny. Jest to taki wężyk. Ogólnie ja kocham tego żółwika. Żółwik to jest? To jest żółw. No tak, żółw. Kocham tego żółwia. Jest piękny. I komentujcie mnie, ok? Ten żółw z tej okładki jest śliczny. A z tyłu wygląda tak, jest mewa. I to jest akurat zeszyt, który słyszałam, że projektował Krzychu, bo mu zależało na tej mewie, jak on to powiedział. Więc mewę ogólnie Krzychu podrzucił, więc tak słyszałam. Zeszyt do angielskiego. Zwykły zeszyt z kotem. Czasami się zastanawiam, dlaczego ten kot nie jest rudy, bo przynajmniej można by było mówić, że to jest kot krokiet. A tak to mi to się wydaje chmurka pod postacią kota. O! Uznajmy, że to jest chmurka pod postacią kota. Więc to był mój zeszyt do angielskiego. Ogólnie jestem w klasie pierwszej F. A byłam kiedyś w C. No więc tak jakoś ten. To jest mój zeszyt do matmy. Mam 80-kartkowy zeszyt do matematyki z powodu tego, że to jest matematyka. Tam musi być grubszy zeszyt. Choć mam ją 3 razy w tygodniu, z powodu tego, że jestem na przedmiotach humanistycznych, nie jestem na ścisłych, więc matematykę mam 3 razy w tygodniu, ale ona zazwyczaj zadaje zadanie, w piątek nie zadaje zadania, bo jest weekend. Więc plus tej nauczycielki. A tak ogólnie jest ok, więc nie widzę problemu. Kolejny zeszyt to jest zeszyt do EDB. Taka sama okładka jak z zeszytu do biologii? Tak, biologii. Kolejny zeszyt to jest BOS. I to jest kolejna okładka z tego, z tych zeszytów, która mi się podoba najbardziej. Nie wiem czemu, lubię ją, fajna jest. Zieleniutka taka. W ogóle ten wzór z tym takim fioletowym, jakby fioletowym kosmos, w sumie to dziura ozonowa, ja to tak nazywam, albo dziura w kosmosie. Mega mi się podoba, fajny. Fajny. Albo jakiś portal czy coś. Fajny, ale fajny wzór. Kolejny zeszyt jest to zeszyt do chemii. I to jest jedna z okładek też właśnie, która mi się podoba. Te trzy chyba mi się podobają. Ta zielona, ta żółta i ta fioletowa. Fajny jest. Taki zeszyt do chemii. Zeszyt do religii. Tak, Czarnek byłby dumny, bo chodzę na religię. Kolejny zeszyt to jest zeszyt do... Tamten był do WOS-u, ten jest do historii. Mam historię z tak nudnym panem, że może się zmieni, nie wiem. Ale historia, taki sam zeszycik. Kolejny zeszyt to jest filozofia. Tak, mam filozofię, bo jestem na humanistycznym dziennikarskim i tam jest potrzebna filozofia, się dowiedziałam. A miałam mieć przedsiębiorczość, a mam filozofię, a filozofię nie będę miała za rok, tylko za rok będę miała przedsiębiorczość. Więc super.
No i zeszyt do geografii. I to jest mój ostatni zeszyt. I to są wszystkie moje zeszyty. A teraz przejdę do podręczników, ale jednego podręcznika nie mam. I to mówię, jest podręcznik do filozofii. Ale podręcznik do filozofii będę miała w następnym tygodniu. Tak, w następnym tygodniu będę miała już podręcznik do filozofii, więc nie narzekam. O, jeszcze pokażę wam moją linijkę. To jest taka 30-centymetrowa. Tak, 30-centymetrowa linijka. Nie noszę jej do szkoły, będę ją nosić, jak będzie potrzebna. A na razie ją mam w domu. I teraz chyba górna część jest najcięższa. Czyli podręczniki. Matematyka. Jak zwykle, uważam, że książka jest źle zrobiona, fatalnie. Ogólnie mam podręczniki używane. Matematyka, królowa nauk. Mam nadzieję, że są nauczycielką. Teraz mam matematykę, to w końcu się może jej nauczę. Albo coś z niej zrozumiem. Więc to była matematyka. Większość podręczników mam z nowej ery, chyba tylko angielski i informatyka. Angielski i niemiecki nie jest z nowej ery, więc... Kolejny podręcznik to jest podręcznik do fizyki. Cienki taki. Jest ok. Kolejny zeszyt, kolejny podręcznik do biologii. Też jest ok. Podręcznik do polskiego. Lecę z mitami. To jest jakby co, to jest dopiero dla pierwszej klasy, ale to jest część pierwsza. Taka gruba. Ja taki podręcznik ja przez cały rok robiłam w podstawówce. A to jest podręcznik na pół roku. I w drugim półroczu mam część drugą do zaczęcia. Jak się nie mylę, to w marcu ją zaczniemy na moje urodziny, więc fajnie. Kolejną rzeczą mam dwie książki do niemieckiego. Jest to podręcznik do języka niemieckiego, a jedynkę i ćwiczenia. Bo moja klasa jest tak mądra, że nie umie ani angielskiego, ani niemieckiego. Zatrzymaliśmy się na poziomie szóstoklasisty. Dlatego mamy jedynki, bo lecimy tak, jakbyśmy dopiero zaczęli ósmą klasę z angielskim i z niemieckim. I też z powodu chyba tego, że mamy też nowego ucznia. I właśnie dlatego go też do nas dali, bo on umie bardzo dobrze angielski, ale on w ogóle nie umie polskiego. Bo jest to Syryjczyk, który się przeniósł z powodu problemów, które są teraz w Syrii, a też tak. No. Więc mówimy z nim tylko po angielsku. A połowa mojej klasy nie umie angielskiego, nie? Więc tylko trzy chyba osoby umieją tak bardzo dobrze angielski. Więc one z nim częściej rozmawiają, ale tak to da się z nim porozmawiać. Kolejna rzecz to jest angielski, też ćwiczenia i podręcznik. Podręcznik, ćwiczenia. Też mam używane podręczniki, bo czemu nie. Kolejna rzecz, podręcznik do geografii. Kolejna rzecz, podręcznik do informatyki. Kolejna rzecz, chemia. Kolejna rzecz, BOS, zakres rozszerzony. Tak rozszerzam BOS i polski. Kolejna rzecz, historia podstawowy. Wszystko oprócz, wszystkie przedmioty oprócz WOS-u i polskiego nie rozszerzam ich, czyli mam zakres podstawowy, ale podręcznik do polskiego każdy ma taki sam, nawet osoby, które nie rozszerzają polskiego, mają zakres podstawowy i rozszerzony, tak to się nazywa. Nie komentuję dlaczego, ale okej. No i życie i bezpieczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa. Tak właśnie prezentuje się moje back to school. W sumie to wszystko, co jest potrzebne mi do szkoły. Oczywiście maseczka codziennie rano, nowiuśka, czysta. Ale to chyba każdy wie, że maseczka to maseczka. COVID mamy, więc to akurat trzeba mieć zawsze, więc nie widzę przeciwwskazań, żebym musiała to pokazywać, to każdy ma. I w sumie to
tyle, co jest, co mam w Back to School, więc nie będę przedłużać, abyście się tu męczyli. No to cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Nie wiem, kiedy będzie kolejny film, nie wiem, kiedy będę miała w ogóle jakiśkolwiek czas. Zobaczymy, filmy będą jak będą, więc jeśli nie zostawiłaś łapki w górę, to zostawię teraz. Oraz subika, aby być na bieżąco z moimi filmami. Oraz postaw dzwoneczek, tak aby być na bieżąco i dostawać informacje jako pierwszy o moich filmach. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!